Katarzyna Janiszewska, gratulacje, bo tu już też gratulowałem Oli Zych za 3 zwycięstwa, wygrany turniej, ale też zadałem też jej pytanie, które właśnie teraz mówię, czy można mówić o optymizmie, jeśli chodzi o naszą grę w kontekście meczów z Serbią, które no, w sumie w tym półroczu są najważniejsze dla naszej reprezentacji. Generalnie uważam, że nasz skład uległ pewnym zmianom. Jest kilka nowych zawodniczek, które dopiero wkraczają do naszej reprezentacji. Miały przed tym zgrupowaniem krótkie 3-dniowe zgrupowania, a dopiero teraz pierwszy raz spotykamy się w takim pełnym składzie. Więc myślę, że to był taki pierwszy sprawdzian tej, powiedzmy, nowej generacji. I myślę, że jesteśmy zadowolone tak do końca tylko z meczu przeciwko Słowacji. Te dwa pozostałe mecze nie były do końca takie, jakbyśmy chciały. Bardzo niewygodnie nam się grało. Myślę, że ten turniej miał na celu przećwiczyć wszystkie warianty naszej ataku i w obronie. Trener chciał, żeby wszystkie zawodniczki sobie pograły. Myślę, że zawsze jest szansa. Myślę, że możemy zwyciężyć przeciwko Serbii. Jeżeli każda z nas będzie wierzyła, to jest większe prawdopodobieństwo, że to się uda. Więc prosimy kibiców, żeby trzymali do nas kciuki, a my będziemy walczyć do ostatniej minuty. A oprócz zgrania zespołu, na co byś ty zwróciła uwagę? Co jeszcze tak trzeba poprawić? Myślę, że na tym turnieju było widać, że mamy problemy w ataku. Myślę, że potrzebujemy takiej płynności gry, szybszego rozprowadzania piłek. I myślę, że nad tym powinniśmy się skupić. Myślę, że obrona była przyzwoita, zwłaszcza w tym meczu przeciwko Słowacji. No a tak jak mówię, myślę, że najbardziej powinniśmy skupić na ataku pozycyjnym. Właśnie, ty dobrze znasz zespół Serbii. Przygotowując się, na co ty właśnie zwracasz uwagę? Co ci pomoże później wychodząc na boisko? Myślę, że Serbki jest to bardzo silny rywal. Miałyśmy przyjemność grać z nimi na ostatnich mistrzostwach. Niestety, no, jak wszyscy wiedzą, przegrałyśmy to spotkanie. Myślę, że kluczem do zwycięstwa będzie twarda obrona i wyprowadzenie szybkich kontr, bo jak wiadomo, najłatwiej rzuca się bramki z kontry. Więc myślę, że jeżeli postawimy twardą obronę, twarde warunki w obronie, postawimy nasze warunki, myślę, że będzie dobrze. A tutaj będzie w rewanżu własne boisko? Myślę, że jak najbardziej. Wiadomo, że najlepiej gra się przed własnymi kibicami. Kibice są oczywiście takim naszym kolejnym zawodnikiem, także miejmy nadzieję, że to nam pomoże w odniesieniu zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dzięki.